Dzień dobry Państwu. Witam na spotkaniu z niezależnym, bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej, Szymonem Hołownią. Oddaję głos Szymonowi. Dzień dobry. Dzisiaj 5 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez ONZ w 1972 roku. On wypada 4 dni po Dniu Dziecka, a dla mnie nie ma nic piękniejszego i nic bardziej prawdziwego niż reakcje dzieci na świat, w którym przyszło im żyć i w którym my im urządzamy, my dorośli. I kiedy dziecko widzi wycięte albo uschłe drzewo, kiedy widzi sarnę, której ktoś wyciął las, kiedy widzi, jak zaśmiecona jest rzeka, jak zatrute, ciężkie od smogu jest powietrze, bardzo często po prostu reaguje płaczem, mówi, dlaczego to się dzieje, dlaczego ta część przyrody została skrzywdzona, dlaczego ci ludzie to robią. Jaką mamy dzisiaj na to odpowiedź? Niedawno słyszeliście Państwo o tym, na zielonogórskim Chynowie Lasy Państwowe wycięły drzewa, których nie miały prawa wyciąć. Drzewa wycięte zostały w okresie lęgowym. Później media relacjonowały, jak pisklęta dzięciołów, które znajdowały się, które gniazdowały na tym drzewie, krzyczały, wzywając pomocy. Następnego dnia zniknęły i pisklęta, i drzewo. Zaczęto tłumaczyć się, że ktoś nie wiedział, ktoś nie zdawał sobie sprawy. Złamano ewidentnie prawo. Byliśmy przed chwilą, wczoraj dosłownie, o krok od kolejnej katastrofy ekologicznej, którą chciano wykonać na zbiorniku Solina Myczkowice, uruchamiając awaryjny, można powiedzieć, spust wody z zapory, który miał przepłukać koryto Sanu. Ten spust wody zabiłby cały narybek żyjących w tym zbiorniku, mimo że to jednak jest instalacja ludzka, ryb, zginęłyby pewnie i głowacice, i pstrągi. Na szczęście, po naszym również zainteresowaniu się wczoraj tą sprawą, po pytaniach, które skierowaliśmy i do operatora tej instalacji, czyli do PGE, ale też i do Wód Polskich, ten spust wody został wstrzymany. Mamy nadzieję, że szybko do niego znowu nie dojdzie, bo wszyscy pamiętamy o tę katastrofę, którą Wody Polskie wykonały na Wiśle, doprowadzając do spustoszenia tego wszystkiego, co znajdowało się poniżej tamy na Włocławku. Nie wiem, skąd bierze się w polskich politykach i w polskich decydentach takie właśnie traktowanie środowiska naturalnego, takie właśnie traktowanie przyrody, bo ono przecież schodzi w dół. Bo to na tym rzecz polega, że ci w Wodach Polskich i ci w tych wszystkich spółkach Skarbu Państwa produkujących energię z wody i tak dalej, oni patrzą, wpatrzeni są w swoich szefów, w swoich ministrów, w swoich wiceministrów, w dyrektorów departamentów. To stamtąd płyną ustne, a czasami nawet bezsłowne, bo wiadomo, jakie jest nastawienie państwa, polecenie. Tworzy się klimat do tego, żeby nasz klimat i nasze środowisko niszczyć. I nie łudźmy się, przez 30 ostatnich lat, choć miewaliśmy naprawdę dobrych ministrów środowiska, wspomnę tu choćby profesora Macieja Nowickiego, to jednak politycy mieli środowisko w głębokim poważaniu. Wyciągali je i próbowali mówić o nim cokolwiek tylko w sytuacjach, w których dochodzili do wniosku, że idzie moda na to i że opłaca im się to z politycznych względów, że może przyciągną jakiś element ciekawego dla nich elektoratu. Obserwujemy to w tej chwili na żywo, patrząc na te żałosne opowieści prezydenta Andrzeja Dudy, który nagle zatroszczył się o stan polskich wód i zaczął promować budowanie, tworzenie przy domach małych zbiorników oczek wodnych. Gdzie był przez 5 lat swojej prezydentury, podczas kiedy wiedzieliśmy od dawna, że mamy zmianę klimatyczną, podczas kiedy od 3 lat mamy w Polsce naprawdę katastrofalną suszę, podczas kiedy naprawdę za chwilę zaczniemy znajdować się w sytuacji, w której żywność zacznie kosztować tyle, ile nie kosztowała do tej pory, w której nas, osłabionych koronakryzysem, przestanie być na tę żywność stać, w której będą upadały kolejne gospodarstwa rolne, które nie otrzymały jeszcze na czas suszowego, o zadaniach związanych z jakością powietrza, z powodu której ginie w Polsce 40-50 tysięcy obywateli Najjaśniejszej Rzeczpospolitej rocznie. O tym, co zrobić wreszcie z polskim górnictwem, żeby pan prezydent nie musiał fatygować się tylko i wyłącznie z okazji barburki przed wyborami, albo żeby napuścić górników na sędziów. Co z polskim górnictwem, które niezależnie od tego, czy rządził PiS, czy Platforma,
nie zostało do tej pory zreformowane. Tragedią polskiego górnictwa, polskiej energetyki jest to, że jedni opowiadają, że tylko i wyłącznie, absolutnie i bezwzględnie polski węgiel przez 400 najbliższych lat promujemy, kopalnie otwierają, a drugą ręką sprowadzają węgiel z Kolumbii i z Donbasu. Albo ci dochodzą do głosu, którzy mówią wszystko zamknąć, natychmiast przestawić, tak się nie da. My potrzebujemy wreszcie planu na kilkanaście lat, a nie kolejnych dyskusji przy stole. My potrzebujemy planu na kilkanaście lat, żeby za lat 30 osiągnąć neutralność klimatyczną Polski i jej dekarbonizację. I musimy to zrobić solidarnie z górnikami, bo my nie mamy chronić kopalni, my mamy chronić górników. I my mamy iść wreszcie w tę stronę, w którą i tak będziemy musieli iść. Co pokazują choćby decyzje biznesowe spółek energetycznych co do wygaszania Bełchatowa po 30 roku, co do innych rzeczy, które już się pojawiają na tapecie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że nagle zakochali się w środowisku, tylko odkryli coś, co nasi rządzący powinni wiedzieć już 15 lat temu, ale przez gardło im to nie przeszło. Energia produkowana z węgla jest droga i będzie coraz droższa. Niszczenie środowiska to straszny koszt. Straszny koszt dla otoczenia. Spotykamy się dzisiaj, koszt wyrażany w pieniądzach, spotykamy się dzisiaj w charakterystycznym miejscu. Ja pamiętam ten skwer jeszcze z czasów, kiedy byłem zameldowany w Warszawie i załatwiałem sprawy tutaj w Urzędzie Dzielnicy. Na podstawie jednej z najbardziej idiotycznych ustaw, jakie pojawiły się w Polsce. Na podstawie Lex Szyszko ten skwer został oczyszczony z drzew, z tej całej roślinności, która tutaj rosła. Oczyszczony również nielegalnie, dlatego że były tutaj drzewa, których obwód wskazywał na to, że nie powinny być bez zezwoleń czyszczone. Dlaczego? Dlatego, że pozwolił na to rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nagle postanowił oddrzewić Polskę, zalecając się, kombinując przedwyborczo wobec niektórych grup interesów, którym było to na rękę. Ile jeszcze będziemy patrzyli na polskie miasta, w których kwitnąć będzie betonoza, w której nie będzie możliwości zatrzymania wody, w której nie będzie momentu cienia, a temperatura, tak jak na przykład na niektórych warszawskich placach, zapraszam na plac choćby teatralny, latem potrafi sięgnąć odczuwalna 60 stopni. Kiedy jest tylko beton, kamienie i nic innego. My pozabijamy nasze własne dzieci. Wiecie, dlaczego to zrobimy? Z naszej chciwości. Pozabijamy je z naszej krótkowzroczności politycznej. Dlatego, że nadal będziemy wybierać ludzi, którzy zieloną farbą wycierać będą sobie usta tylko przed wyborami. Tylko dlatego, żeby przeskoczyć kolejne 0,5 albo 2% głosów i wziąć sobie nie do serca to, co dzisiaj jest najważniejsze. Że nasze dzieci chcą mieć świat, w którym będą mogły funkcjonować tak, jak myśmy go mieli. Ale to, żeby tylko ugrać swój polityczny interes. Nie wierzę w tym zakresie nikomu. Nie wierzę ani PiS-owi, nie wierzę Platformie, nie wierzę PSL-owi, nie wierzę Konfederacji, nie wierzę nikomu z tej sceny politycznej, bo nikt w szczery sposób i głęboki nie ma w swoim programie agendy ekologicznej, a kiedy miał władzę, a niektórzy z nich mieli ją w Polsce przez długie lata, bardzo niewiele albo prawie nic z tą agendą robił. Moja prezydentura będzie zieloną prezydenturą. Środowisko naturalne to jeden z priorytetów, o których mówię. Mam szczęście, że w tym całym dziele, w tej całej misji towarzyszą mi tak wspaniałe osoby, jak choćby szef mojego zespołu doradców ekologicznych, środowiskowych, Krzysztof Bolesta, którego proszę teraz o zabranie głosu i kilka słów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym powiedzieć o powietrzu, bo tak naprawdę jakość powietrza i to, co z nim zrobiliśmy przez ostatnie 30 lat, to jest dowód na to, jak bardzo, bardzo pobłądziliśmy, jak bardzo pobłądzili politycy. To, co Szymon już wspomniał, czyli ponad 40 tysięcy Polek i Polaków, którzy umierają za wcześnie przez to, że mamy w Polsce trujące powietrze. 36 z 50 najbardziej zatrutych miast w Europie to są miasta, które leżą w Polsce. Tak naprawdę dwie przyczyny, które do tego prowadzą, to jest ogrzewanie i to jest transport. Proszę Państwa, w Polsce jest 3 miliony pieców, które nie spełniają żadnych norm jakości. Żadnych norm jakości. Palą wszystko i wszystkim. Oprócz tego staliśmy się miejscem, do którego napływają samochody, które jak ruszą na światłach, to wypluwają z siebie pół tablicy Mendelejewa. Ja dzisiaj przyjechałem na rowerze, więc miałem okazję to poczuć na własnych płucach.
Są miejsca w Polsce, gdzie matki, zanim puszczą dzieci na podwórko, sprawdzają czujniki powietrza. Ale nie wszędzie jest to możliwe i nie wszyscy mają taką świadomość. Dlatego dzisiaj, w Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska, przyszedł czas, żeby powiedzieć: czas na zielony rozwój. Koniec z tym, że politycy mówili nam przez 30 lat, najważniejszy jest PKB, a wszystko inne jakoś się załatwi. Okazuje się, że powietrze załatwiliśmy trochę w inny sposób. Czas na zielony rozwój. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Ja chciałbym na moment zwrócić się do wszystkich tych, do których nie przemawiają te argumenty z serca, te argumenty czysto ludzkie, te argumenty z tego, że nasze dzieci naprawdę chciałyby móc jeść coś innego niż beton i wdychać coś innego niż tablicę Mendelejewa, która wypada, emitowana jest z rur wydechowych samochodów. Ja powołam, jak powiedziałem, jako prezydent pełnomocnika do spraw ochrony praw zwierząt. Ja powołam Radę Środowiskowo-Klimatyczną przy prezydencie. Będę też używał instytucji zielonego weta, więc takiego weta, które spotka każdą ustawę pogłębiającą kryzys wodny w Polsce i każdą ustawę, która będzie nas odsuwać od neutralności klimatycznej w 50 roku. Od tej sytuacji, którą opisałem szczegółowo w naszym programie. W 50 roku 75% miksu energetycznego z OZE, 25% miksu energetycznego z gazu, w preferowany sposób oczywiście biogazu, bo bez odejścia od gazu ziemnego nie ma dekarbonizacji. To są rzeczy, które już dziś muszą być położone na stole i muszą zacząć się dziać. Już dziś prezydent, zamiast zajmować się opowiadaniem tym, jak będzie kopał oczka wodne, powinien zwołać radę gabinetową i żądać od rządu systemowego rozwiązania, systemowego wejścia w dofinansowanie programów małej retencji, aby doprowadzić do tego, by wspierać polskich rolników, polskie samorządy, wszystkich tych, którzy są tym zainteresowani, którzy naprawdę chcą pomocy od państwa w tym zakresie, żeby wodę w Polsce zatrzymywać. W Polsce, w której, przypomnę po raz kolejny, mamy jej o 4 razy mniej niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. Mamy warunki hydrologiczne Egiptu i one będą pogarszały się z roku na rok. Ale jeżeli do kogoś nie trafia ta historia o odpowiedzialności międzypokoleniowej, to niech trafi do niego opowieść o pieniądzach. Jeżeli my w tym momencie nie zaangażujemy się w Europejski Zielony Ład, to na wejściu stracimy 1 miliard euro, który moglibyśmy mieć choćby na sensowne projekty, które pozwolą ludziom znaleźć pracę po kryzysie. Które, pozwalając ludziom znaleźć pracę po kryzysie, pomogą też od razu ustawić naszą gospodarkę na zielonych torach, które naprawdę dadzą nam szansę zbudować Polskę inną na pokolenia. Dzisiaj w Unii Europejskiej, zrozumcie to proszę, pieniądze nie będą już w takiej ilości w funduszach strukturalnych, bo myśmy już osiągnęli pewien poziom rozwoju i tych funduszy będziemy mieli mniej. Od dzisiaj pieniądze w Unii Europejskiej będą w klimacie, będą w różnych zielonych programach Unii Europejskiej i my musimy w to wejść. My nie możemy zostać na końcu, my musimy z tych pieniędzy skorzystać, póki są na stole. Musimy też, i to już ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, naprawdę zadbać o to, żebyśmy inaczej myśleli na poziomie naszego polskiego budżetu i naszych polskich finansów o tym, jak myślimy o środowisku. Mówiłem już o tym wam wielokrotnie, powtórzę raz jeszcze. Zyski roczne lasów państwowych ze sprzedaży drewna sięgają 8 miliardów złotych. Budżet parków narodowych, wszystkich istniejących w Polsce razem, to 300 milionów złotych. Koszty ich funkcjonowania. A więc z tego prostego rachunku wynika, że gdyby 5% zysków lasów państwowych ze sprzedaży drewna, które przecież nie służy tylko w Polsce, ale bywa i wysyłane kontenerami do Chin i w inne miejsca świata, gdyby 5% zysków ze sprzedaży tego drewna trafiło do parków narodowych, to podwaja to budżet wszystkich polskich parków narodowych. W jakże inny sposób możemy wtedy myśleć o ochronie przyrody? W jakże inny sposób musimy zacząć myśleć o ochronie przyrody? Ja po wizycie w Mikołowie kilka dni temu, kiedy widziałem wspaniały, piękny, śląski ogród botaniczny, 120 hektarów, 100 tysięcy odwiedzających rocznie i inwestycja CPK, którą chwali się teraz prezydent Andrzej Duda i rząd Prawa i Sprawiedliwości, która przetnie go na pół, która zniszczy ten ogród do szczętu. To jest właśnie myślenie współcześnie rządzących. Jak zrobić coś wielkiego, ciężkiego, z metalu, żeby stało i obiecać to ludziom, żeby przeczołgać się przez próg następnej kadencji. Mnie polityka robiona w kategoriach kadencji kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje zmiana Polski na pokolenia. Zrobienie z Polski przyjaznego miejsca dla moich dzieci i wnuków. Na pokolenia. I to jest odpowiedzialność, którą zaciągam dziś kandydując na prezydenta Rzeczpospolitej. Przyroda
poradzi sobie bez nas. I wielokrotnie tego w historii Ziemi dowiodła. Ale my sobie bez przyrody nie poradzimy. Ostatni dzwonek na to, żeby zacząć ten proces ratunkowy, on już zadzwonił. I w moich uszach, i w waszych uszach pewnie też dzwoni coraz częściej. A więc weźmy się wreszcie do roboty, a nie obiecujmy sobie 100 milionowych oczek wodnych, nie wiadomo po co. Tylko po to, żeby przedłużyć tę komedię, przedłużyć ten cyrk przedwyborczy, w którym teraz każdy może obiecać każdemu wszystko. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, a jak znam życie, to macie, to zapraszam do ich zadania. A, właśnie, jeszcze miałem państwa zaprosić. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Krzysztofem. Dzisiaj się na to zamierzam i porywam. Zachęcić państwa do obejrzenia filmu Można panikować, filmu, który opowiada i którego narratorem jest profesor Szymon Malinowski, jeden z najwybitniejszych znawców klimatu w Polsce, współautor strony Nauka o klimacie, współautor książki Nauka o klimacie, który w bardzo przystępny sposób jest w stanie wyjaśnić każdemu denialiście i każdemu wątpiącemu, dlaczego panikowanie już nawet, nie tylko rozwiązywanie problemów, ale naprawdę panikowanie w sprawie klimatu, w sprawie tego, co się dzisiaj z naszym klimatem dzieje, zaczyna być czymś, co może być uzasadnione. My naprawdę minęliśmy już żółte mrugające światło. Teraz przejeżdżamy to skrzyżowanie na czerwonym. Ten film można już oglądać, bardzo serdecznie go do oglądania zachęcam, bo nikt tak jak profesor Malinowski nie jest w stanie, nie umie, a ja wiem to po sobie, bo pisałem wiele artykułów, a książkę też, cytując wielokrotnie jego dzieła, wytłumaczyć, dlaczego to jest tak krytycznie ważne właśnie w 2020 roku. Proszę bardzo. Tak. Co się stało po wejściu do gry Rafała Trzaskowskiego? Czy ma pan wrażenie, że pana wyborcy przeszli na stronę Rafała Trzaskowskiego? I czy liczy pan na wejście w tej turze? Bo jak na razie wiemy, że jest pan na miejscu trzecim. Tak, jeżeli chodzi o wejście Rafała Trzaskowskiego, to ono zrobiło kilka rzeczy. Po pierwsze, zmobilizowało elektorat Platformy Obywatelskiej, co jest ewidentne. Wyborcy, akurat tak się składa, że chyba odpłynęli do Rafała Trzaskowskiego od innych kandydatów, bo jak się popatrzy teraz na wyniki Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, to tam te spadki są ewidentne. To znaczy, to chyba widać, że ten elektorat, który odchodził od Małgorzaty Kidawy, wrócił właśnie tam. My jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, bo kilkunastu procent, nasze sondaże, w ciągu ostatniego tygodnia widziałem swoje sondaże od poziomu 12 do 22%, nasze sondaże, które robimy w cyklu cotygodniowym, którym wierzę, pokazują nam 15%. I ja myślę, że to jest to nasze realne poparcie, które mamy w tej chwili. Na pewno pojawił się silny gracz, natomiast dla mnie jest to wyzwanie. Jutro ruszam w Polskę, żeby sprawdzić, czy jest w Polsce jakaś inna Polska poza Polską Prawa i Sprawiedliwości i Polską Platformy Obywatelskiej. Moja intuicja, moja znajomość Polaków i moje wieloletnie, już mogę powiedzieć, wyjazdy w Polskę wskazują, że jest tej Polski bardzo dużo. Ta Polska jest wielomilionowa, tylko do tej pory nie miała jak dojść do głosu. A pojawienie się Rafała Trzaskowskiego i zacementowanie, zabetonowanie się tego sporu politycznego, który w Polsce od 15 lat się toczy, tej przekładanki między PiS-em a Platformą, która tak naprawdę wysysa nam wyobraźnię i ją paraliżuje, nie pozwala pójść do przodu, tylko cały czas każe się cofać. Jest to duże wyzwanie i też cieszę się z niego. Te 3 tygodnie będą naprawdę bardzo intensywne i zrobimy tę robotę. Łukasz Pezyna, PNP24.pl. Rafał Trzaskowski w Poznaniu w weekend zapewnił, że jeżeli wygra, nie będzie prezydentem totalnej opozycji. A ja chciałem spytać o trochę coś innego. Jaką propozycję pan będzie miał dla tych, którzy tą wypowiedzią Rafała Trzaskowskiego poczuli się obrażeni, bo przecież miliony Polaków uczestniczących w różnych akcjach protestu przeciwko rządom PiS-u, miliony licząc akcje internetowe, 45% Polaków, którzy deklarują nieufność wobec Jarosława Kaczyńskiego, nie czują się totalistami, tylko jak rozumiem, uważają, że totalna jest władza, a czują się demokratami. Jaka jest propozycja pana dla tego taktycznego wyboru? Ja myślę, że w ogóle używanie nawet w formie zapożyczenia cytatu tego określenia totalna opozycja to nie jest dobry pomysł. To jest określenie, które wiadomo kto ukuł i wiadomo w jakim celu go używał.
Natomiast ja, moją propozycją jest niezmiennie pragmatyczna prezydentura. To znaczy prezydentura taka, która ma świadomość tego, ile zła w Polsce wyrządziło Prawo i Sprawiedliwość, ale ma też świadomość tego, że im zdarza się wpaść na dobre pomysły. A więc jeżeli będzie przychodziła ustawa z rządu pisowskiego, która będzie dobra, a oni miewają naprawdę czasami dobre pomysły, to się zdarza rzadko, ale mają, to trzeba ją podpisać i wdrożyć w życie. Jeżeli natomiast będzie budowała się po przedwczesnych wyborach, jeżeli wygram te wybory, to pewnie, jeżeli wygra ktokolwiek, nie Andrzej Duda, to pewnie takie wybory będą, inna koalicja, to trzeba będzie wspierać dobre rozwiązania innych. Ja marzę, wie pan, o takiej Polsce, w której ktoś, kto będzie chciał dzisiaj głosować na przykład na mnie, a głosował w 15 roku na Andrzeja Dudę, ale zobaczył, jak to wygląda, jak wygląda w praktyce rząd PiS, który tak naprawdę zaczyna gnić i zapadać się od środka, nie będzie czuł, że wraz z tym spotka go jakaś zemsta, jakaś wendeta, jakieś poczucie bycia drugim sortem. Ale z drugiej strony chciałbym docenić też wszystkich tych, którzy stojąc na ulicach, którzy protestując, ja też przecież byłem na protestach przeciwko dewastowaniu polskich sądów, przemawiałem na nich, widziałem wtedy tę obywatelską energię, chciałbym też wysłuchiwać i też doceniać głos tych, którzy ewidentnie zatroszczyli się o Rzeczpospolitą w tych protestach. Ja wierzę, że jest możliwa Polska nie zjednoczonej prawicy versus zjednoczonej opozycji, tylko zjednoczona Polska, a zjednoczona na gruncie pragmatyzmu. Że jeżeli my naprawdę zrozumiemy, że czy jesteś z PiS-u, czy z KOD-u, czy z Platformy, czy z PSL-u, to kwestia wody, bezpieczeństwa, samorządu i solidarności jest tak samo ważna dla nas wszystkich. My musimy po prostu chyba, tak mi się wydaje, odczadzieć od tej osi sporu i postawić ją w zupełnie innym miejscu. A tego nie zrobi ani Rafał Trzaskowski, ani Andrzej Duda. Jaką ocenia te wczorajsze wieczorne wydarzenia w Sejmie, zwłaszcza słowa Jarosława Kaczyńskiego o chamskiej hołocie? Nie wiem, czy panu prezesowi Kaczyńskiemu puściły nerwy, czy jest to wyreżyserowany zabieg, natomiast blisko mi gdzieś chyba do tezy wyrażonej przez Adriana Zandberga, który stwierdził, że to jest prawdopodobnie po prostu próba przykrycia innych spraw, które w tym dniu się wydarzyli. Próbowali przykrywać różne wydarzenia, które działy się po naszej stronie tym spektaklem, tym cyrkiem z wotum zaufania dla rządu, później tą nocną przepychanką. Wie pan, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, bo niektórzy mogą zarzucić, że no dobrze, to populizm. Nie, to nie populizm, to głos obywatela Rzeczpospolitej. Jak ja patrzę na to, co się działo wczoraj wieczorem w Sejmie i myślę sobie, że z moich podatków opłacam tych ludzi, to robi mi się po prostu słabo. W kraju, w którym w ubiegłym roku zabrakło 800 tysięcy złotych na utrzymanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który ratuje 18 dzieciaków dziennie, które dzwonią mówiąc, że chcą popełnić samobójstwo. To mi się po prostu to w głowie nie mieści. Ci ludzie przekroczyli już wszystkie granice bez wstydu, wszystkie granice takiego wzajemnego, politycznego czy partyjnego, godowego tańca, który jest kompletnie jałowy. On nie rozwiązuje żadnych problemów. Wczoraj na briefingu podszedł do mnie człowiek, który mówi, że właśnie sprzedaje swoje drugie mieszkanie w Warszawie, żeby zapłacić pensję pracownikom, bo nie chce ich zwalniać. Nie chce ich zwalniać, bo ma ludzi, którzy pracują u niego od 20 lat. A nie załapał się na żadną z dziurawych jak sitka tarcz antykryzysowych. Nie uwierzę żadnej partii, żadnemu Sejmowi, żadnemu prezesowi, ani żadnemu przewodniczącemu, kto nie powie, dobra, zostawmy następne wybory. Ale teraz musimy się zatroszczyć o tych ludzi, bo za to dostajemy pieniądze. To był po prostu żenujący spektakl. Obrzydliwy spektakl z partyjnionej Polski. Nie chcę czegoś takiego więcej oglądać. Wiem, że zaczyna padać, ale jeszcze chciałbym dopytać jedną kwestię. Też nawiązując do wczorajszych wydarzeń wieczornych w Sejmie. Czy pan jest przekonany wyjaśnieniami ministra zdrowia, bo przecież debata nad jego odwołaniem wczoraj trwała. I co dalej w tej kwestii? Kto powinien go rozliczać, co się wydarzy, jeżeli chodzi o transparentność finansów jego i jego rodziny? Wielokrotnie to też mówiłem, że w każdej normalnej firmie, w każdym normalnym zakładzie pracy, ba, nawet w każdym rodzinnym biznesie, jeżeli pojawiły, a PiS jest firmą rodzinną pod bardzo wieloma względami, rodzinną, nie mówię tu o więzach krwi tylko i wyłącznie, w każdym normalnym innym miejscu na świecie taki człowiek musiałby podać się do dymisji. Musiałby podać się do dymisji nie po to, żeby uznać swoją winę, tylko po to, żeby dać odpowiednim służbom czas na oczyszczenie się z zarzutów. I powiedzieć, ok, sprawdziliśmy, wygląda to tak, wracam z dobrym imieniem, jestem oczyszczony. Albo nie, bo są bardzo poważne wątpliwości. Natomiast proszę zobaczyć, co się u nas dzieje. Wątpliwości narastające wokół biznesów ministra Szumowskiego. Narastające wątpliwości na temat tego, kiedy wreszcie prokuratura przyjdzie do ministra Sasina i do premiera Morawieckiego w sprawie zdefraudowania 70 milionów złotych na druk kart wyborczych w wyborach, które sobie osobiście wymyślili. Gdzie są jakieś standardy funkcjonowania? Ci goście, oderwani od rzeczywistości, zapomnieli, że obracają naszymi pieniędzmi. Oni naprawdę są przekonani, że to jest ich prywatne państwo.
Oni naprawdę, naprawdę uwierzyli, że dokonała się prywatyzacja Rzeczpospolitej Polskiej i to jest taki ogródek, takie podwóreczko Prawa i Sprawiedliwości, w którym mogą przekładać sobie rzeczy jak chcą. Minister Szumowski powinien podać się do dymisji, po to, żeby zostały wyjaśnione wątpliwości wokół niego. Minister Sasin dawno powinien podać się do dymisji i być dzisiaj przesłuchiwany przez prokuraturę. Ale ten układ będzie się trzymał, dopóki mu na to pozwolimy. I dopóki pozwolimy sobie na kupowanie bajek o tym, że oni kantują, kradną i oszukują dla naszego dobra. Bo przecież tego właśnie od nich potrzebujemy. Ja nie potrzebuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie macie Państwo więcej pytań, to bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A jutro zapraszamy na naprawdę... Będzie się działo, mówiąc wprost. Pewnie dostaniecie Państwo wszyscy z mediów informacje dokładne, co będzie się działo i jak będzie się działo, ale będzie się działo. I to będzie się tak działo, jak jeszcze u nikogo się nie działo. Więc zapowiadam już, że jeżeli macie wolne przebiegi jutro, to zarezerwujcie sobie czas na to, żeby usiąść przed telewizorami albo przed Facebookiem i zobaczyć, co jutro wykręcimy na początku tej już drugiej w moim życiu kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to jest nasze drzewo, tak? Nie wiem, czy wszyscy Państwo już je widzieli. To drzewo jest namalowane na muralu, naszym jedynym billboardzie wyborczym, który zrobiliśmy przy metrze Politechnika w Warszawie. Mamy je również w takiej wersji. To drzewo jest symbolem naszej kampanii. Chcemy właśnie takiej Polski jak drzewo. Drzewo, które zapewnia schronienie, jest domem dla zwierząt, dostarcza pożywienia dla ludzi, które na lata zostaje z nami i jest świadkiem naszej historii. 1 czerwca rozdawałem dzieciakom sadzonki drzew, mówiąc im o tym, żeby cieszyły się z tego, że to drzewo pewnie przerośnie nas wszystkich, że przeżyje nas wszystkich, będzie dziedzictwem, które zostawimy następnym pokoleniom. Dużo dobrych drzew, którymi będziecie się opiekować, Wam życzę. I życzę Wam tego, żebyśmy za 5, za 10 lat, kiedy będziemy z tego świata odchodzić, za lat kilkadziesiąt, mieli dużo bardziej zieloną Polskę niż tę, którą mamy w tej chwili. Żeby w takich miejscach jak to wyrastały nie biurowce albo plany na biurowce, tylko drzewa, które będą opowiadały naszą wspólną historię. Dziękuję Wam bardzo.